jeszcze dwie i rozpoczną się pragnione wakacje. Wszyscy czekamy na ten moment z utęsknieniem. Na szkolnych korytarzach jest jeszcze dość gwarno, ale widać wszechobecny przedwakacyjny luz. Dziś jesteśmy z kamerą w Szkole Podstawowej w Parzęczewie, aby zapytać uczniów, jak minął im kończąc się rok szkolny i oczywiście, jakie mają plany na wakacje. Jaki był dla Ciebie mijający rok szkolny? Dla mnie mijający rok szkolny był bardzo ciekawy, ponieważ poznałam dużo nowych nauczycieli, dużo różnych koleżanek i kolegów i dużo różnych przedmiotów nowych. Jaki był dla Ciebie mijający rok szkolny? Rok szkolny był super, bo poznałem nowych przyjaciół, dostawaliśmy warzywa i owoce, można było chodzić po mleko też i dokładali nam nowe przedmioty fajne. Jaki był dla Ciebie mijający rok szkolny? Bardzo ekscytujący, ponieważ poznałam nowych nauczycieli, bardzo miłych. No i dobrze jakby uczyli, wszystko działa. Co najbardziej podoba Ci się w Twojej szkole? W mojej szkole najbardziej mi się podobają nauczyciele i stosunek nauczycieli do uczniów i konkursy, że szkoła organizuje takie. Co najbardziej podoba Ci się w Twojej szkole? Że wszyscy są mili, nauczyciele są mili. Co najbardziej podoba Ci się w Twojej szkole? W mojej szkole najbardziej podobają mi się boiska szkolne, ponieważ możemy tam pograć różne gry. Czy zmieniłabyś coś w swojej szkole? Co by to było? Nie zmieniłabym nic w swojej szkole. Moja szkoła jest wspaniała. Jest najlepsza na świecie. Co najbardziej podoba Ci się w Twojej szkole? Najbardziej w mojej szkole podoba się, że są organizowane różne konkursy. Co najbardziej podoba Ci się w Twojej szkole? Najbardziej mi się podobają, że są nowe sale wyremontowane, różne zawody szkolne i dużo wycieczek. Co najbardziej podoba Ci się w Twojej szkole? W sumie to wszystko. Nauczyciele są bardzo mili i wszystko, jak czegoś uczeń nie rozumie, to wszystko wytłumaczy. W tej szkole nie ma dzwonków na lekcji i przerwy. Co o tym sądzisz? Dla mnie no, dzwonki powinny być, żeby się nie spóźniać na lekcję. Czy zmieniłbyś coś w swojej szkole? Zmieniłbym, żeby były dzwonki, a tak to moja szkoła jest bardzo fajna. W tej szkole nie ma dzwonków na lekcje i przerwę. Co o tym sądzisz? Podoba mi się to. Jakie masz plany na wakacje? No pojechać gdzieś za granicę, bawić się z kolegami na świeżym powietrzu. Jakie masz plany na wakacje? No to żeby wyjechać w góry z braćmi z Anglii. No i jeździć na rowerze z kolegami. Mamy też ze sobą Saszę, dziewczynkę z Ukrainy, która tutaj przyjechała na początku roku i mamy też okazję z nią porozmawiać. Więc jak podoba Ci się tutaj u nas w Polsce i w szkole, jak Ci się podoba? Bardzo podoba mi się. Super. W ogóle bardzo ładnie mówisz po polsku. Dziękuję. A czym różni się polska szkoła od ukraińskiej szkoły? No, po pierwsze z pierwszej klasy do czwartej. My siedzimy w jednym klasie z jednym nauczycielem, jaki ma wszystkie lekcje i mamy wszystkie lekcje z tym nauczycielem. I potem przechodzicie do piątej klasy i już chodzimy po klasach. I ile macie klas w szkole podstawowej? 11. 11. A jak minął Wam dzisiejszy dzień, ponieważ jest to ostatnia prosta do zakończenia roku? Fajnie. Pani dzisiaj jest. A jak Wam mijają już te lekcje ostatnie? Lekcje są bardzo luźne. I mamy gry i zabawy. Wychodzimy na dwór. Bawimy się i spędzamy wolno czas na lekcjach. Na